Parę dni mnie tu nie było. Trochę się pozmieniało. Z tego co widziałem, to nawet bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, targ został uruchomiony, wiele różnych dziwnych rzeczy się tutaj wydarzyło, mamy bardzo dużo głów... Zachy? Nie mam pojęcia dlaczego. Cześć wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kwadratowej Masakry. I słuchajcie, na samym starcie w sumie, skoro dzisiaj tutaj jesteśmy, to myślę, że można byłoby sobie poziom dobić, bo mam tylko 15. Jeśli wam się spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, zostawcie dzwona, na pewno nie przegapicie kolejnego. Słuchajcie, co my dzisiaj chcemy zrobić? Dzisiaj trzeba wydać pieniądze, bo skoro targ został uruchomiony, ludzie postawili sklepy, to myślę, że czas najwyższy na to, żeby zacząć wydawać kasę. Widziałem, że niektórzy mają troszkę dużo kasy i dla przykładu Graf ma 1700 tych naszych dolarków. Tych pieniążków serwerowych. Słuchajcie, jest to spowodowane tym, że niestety mamy swojego bitcoina serwerowego, z którego wszyscy się ostatnio śmieją, i jest to ziemniak po prostu. Nie wiem, czy został już znerfiony względem wczoraj. Wczoraj była bardzo głośna sprawa z tym, że ziemniaki można było sprzedawać za 8 dolarów za stack, więc wszyscy produkowali wszyscy produkowali bardzo dużo ziemniaków tylko po to, żeby biegać na targ i żeby tam je sprzedawać. Ja bym się też chętnie przeszedł. O, widzę, że tu jakieś buble porobione, niepołatane, kurcze. Jak tak można, jak śmiać można w ogóle w ten sposób robić? Co to za wielka lodówka? O co chodzi? To jest dziwne. Któż to zbudował? Czy w ogóle jest Dogblock? Ja nie mam pojęcia, czy on dalej działa. Tutaj może będzie jakaś tabliczka, zaraz zobaczymy, czyje to jest. Oszcie, kurcze blade. Kwiatek przyjaźni, Jasiu i Adasiu. Aha! Chyba rozumiem. Oj, świetnie, wysadziłem właśnie dziurę w domu u, no właśnie, Naruciaka. Słuchajcie, z rzeczy, które się pozmieniały u nas, w tym momencie mamy w drużynie Naruciaka za Szymka, który poszedł do drużyny czerwonych. No i Naruciakowi właśnie zrobiłem dziurę w domku. Wiecie co, w sumie ja bym to szybko załatał. Okej, chyba nic poważnego, poza tym tutaj nie uszkodziłem. Tak jak patrzę teraz, wszystko wygląda raczej standardowo, tak jak było. To chyba tylko to szkło muszę tutaj odstawić. Okej, tak ogólnie to... Nie lubię tak mówić, ale uważam, że to nie jest najpiękniejsza z budowli, jakie tutaj widziałem. Poza tym jest tutaj na tyle ciemno, że będą się na pewno pojawiały moby, więc nie wiem, czy nie zostawię zaraz tabliczki Naruciakowi, żeby troszkę tutaj porozjaśniał. No i oczywiście, słuchajcie, tak żeby wszystko pasowało do siebie, zostały zrobione te kwarcowe schody, które idealnie wpasowują się w styl naszego, naszej wspaniałej bazy zielonych. No i jest tutaj zdecydowanie za ciemno. Wiecie co, zróbmy tabliczkę i napiszę od razu... Daj trochę światła, bo jest za ciemno i moby się respią. Dobra, okej, to mamy w takim razie gotowe. Myślę, że ruszę do boju. Słuchajcie, w ogóle pooglądałbym naszą wyspę, bo widzę, że tutaj parę domków się porobiło. Swoją drogą, my z Agą też musimy zacząć chyba robić swój domek na tym, na tej wyspie. Tutaj mamy jakiś dość ciekawy domek, bardzo ładny. I ten jest totalnie w stylu naszej bazy, więc będzie wyglądało naprawdę, naprawdę fajnie, jeśli wszyscy będą się w miarę do tego stosować. Mamy tu ptusia, jakiegoś kota. Bardzo, bardzo fajne budowle zaczęli tutaj ludzie powoli planować. Nie mówię, że wszyscy. Pokazując oczywiście tamtą budowlę. Ciekawe mnie, czy coś jeszcze się tutaj dostawiło, bo kurczę, słuchajcie, cały weekend mnie nie było. Nie widziałem, co tutaj się zmieniało. Może ktoś w ratuszu zamieszka, to też jest całkiem możliwe. Domek Neurachta i mamy tutaj jakiegoś diabeła ustawionego. Okej, to o tego diabła chodziło już ostatnim razem. Tak się właśnie zastanawiałem. Ktoś pisał, że ej, macie diabła postawionego w waszej bazie. I ja nie wiedziałem w ogóle, o jakiego diabła chodzi. A tutaj najprawdopodobniej właśnie chodziło o tą wielką figurę, która stoi w domu Neurachta. Spoko. Słuchajcie, chyba więcej z tej strony nic nie znajdę, tak mi się wydaje, którym doszedłem tutaj. Tutaj jest wejście. Z tej strony raczej już nikt się nie budował, więc myślę, że możemy ruszać powoli na targ, bo bardzo mnie ciekawi, jakie rzeczy można kupić, na co można dzisiaj wydać pieniądze. Mam 166 i chyba jeszcze chwilę czasu grania na zarabianie, więc możliwe, że uda mi się coś zarobić. No i nie mam pojęcia, jak się robi własne sklepy. Na pewno też spróbuję coś tam wystawić. Może będę coś skupować, a może będę coś sprzedawać. To jest bardzo dobry pomysł. Tam widzę na szczycie drzew coś, jakby ktoś się budował, ale to nie wiem, to na razie nic. Tutaj bez zmian, można by powiedzieć. Idziemy w stronę targowiska. Targowiska, które skończyliśmy na jednym z ostatnich livestreamów. Jak chcecie zobaczyć, na pewno gdzieś tam w karcie powinien się znajdować taki livestream. I spróbujemy patrzeć, co ludzie powystawiali i co można tam kupić. Tak powoli tutaj zmierzam w stronę tego targowiska i zastanawiam się, kurczę, fajnie byłoby zrobić drogę, która byłaby w miarę szybka i po której można byłoby w miarę płynnie dotrzeć do centrum. Czyli właśnie tu. Bo jak na razie nie ma takiej drogi. Myślę, że to jest niegłupi pomysł, że coś takiego zacząć planować. Myślę, że można by livestreama z czegoś takiego odpalić. To jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Także spodziewajcie się, słuchajcie, kilka livestreamów na pewno jeszcze będzie w tym tygodniu. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to subskrybujcie kanał, zostawiajcie dzwona i na pewno nie przegapicie, jak będzie taki stream. Myślę, że tutaj zrobimy takie wyjście po prostu bezpośrednio w tą stronę. Tylko, że to już pewnie później, bo w tym momencie, tak jak mówiłem, słuchajcie, czas najwyższy sprawdzić, co tutaj...
się dzieje? Halo? Nic nie można kupić? Nikt nie ma sklepu żadnego? Tutaj jest jakaś. Sklep fajny, magister von Zajęta, okej? Okay. Czyli to jest sklep magistra. To jest sklep Nitashiego. Tutaj można coś kupić. O, znalazłem coś! Czerwony piasek w końcu można kupić! Za 70 dolarów! I to jest admin shopu, czyli tutaj akurat te pieniądze po prostu przepadają. Nie wzbogacamy gospodarki, słuchajcie, kupując tutaj czerwony piasek. Co my tutaj jeszcze mamy? Okej, to są stare skrzyneczki, które zostawiliśmy jeszcze z budowy. No właśnie, a propos budowy. Miałem pokazać wam, jak wygląda sam targ, bo tutaj z tej strony razem z Agą i z chyba Paczolem, Jaworem, kilkoma osobami, niektórzy przynosili materiały, niektórzy budowali. Budowaliśmy właśnie ten rządek kamieniczek, które miały tutaj ładnie, estetycznie wyglądać, być w stylu sądu, który zbudował Graf. No i tutaj o, no właśnie, słuchajcie, zobaczmy te nasze wspaniałe stoiska, które tutaj są przygotowane. Z tej strony mamy dom, który Thor postawił, bardzo ładny, naprawdę super, super fajny design. Jest zakaz wstępu, to idealnie możemy wejść do środka i zobaczyć, co tutaj się dzieje. Skrzyneczki, okej, czyli raczej forma taka magazynowa, bardzo, bardzo fajne, super mi się podoba. Nie mam pojęcia, kto to zbudował, to też fajnie byłoby zobaczyć. Okej, sklepik Kiśla. Czy no to już mamy w takim razie. Chemia prosto z Niemiec, hit. Super, tylko tutaj również chyba nie ma żadnego sklepu. Tak jak myślę. O, a jednak są. Super. Słuchajcie, można tutaj też kupić. Mamy kurczaki pieczone. Mamy tutaj doniczki. Dość droga sprawa. Steinbole, okej, to jest spoko, ale za 16 to chyba też się nie bardzo opłaca. Lepiej byłoby samemu sobie gdzieś natłuc. No i mamy tutaj pieczone ziemniaki, które są również sprzedawane. Ja chcę koniecznie znaleźć to miejsce, w którym ludzie sprzedają. O, jeszcze jest sklep pod Unajcami. Okej, czyli to jest kolejny sklep, którego jakby nie widziałem. Okej, jest to pewien. Czy to będzie sklep Evrona na 100%? Jestem pewien. Tak, to jest Evron. Słuchajcie, gdzieś tutaj znajduje się admin shop z ziemniakami. O kurka! O kurka! Można kupić tego jajo żółwia. To jest niezłe. Niezłe, niezłe, muszę przyznać. Dobra, schodzimy na dół i szukamy tego admin shopu, bo na 100% gdzieś to się musi znajdować. Widzę, że ktoś bardzo estetyczną budowlę przebudował piękne stragany na swój wełniany stragan. A, to buraczek, okej, dobra, nie, ten nie oceniam w takim razie. Mamy tutaj, chyba tutaj nie mamy za bardzo w ogóle barwniki. Okej, spoko. Myślę, że tutaj jest Zacha. Zacha sprzedaje kości. Każdy zrobił sobie już jakiś stragan. Kurczę, ja też chcę zrobić sobie stragan i coś zacząć sprzedawać, czy coś, tylko nie wiem jeszcze co. Okej, można tutaj kupować od Poxni złote jabłka. Kurczę, to jest na samym środku, a ja tego nie zauważyłem. Zobaczcie, można sprzedawać buraki, można sprzedawać ziemniaki, świetnie. Myślę, że w takim razie trzeba by troszkę swoją gospodarkę wzbogacić. Wczoraj to było warte 8, a teraz tylko 2? No ja nie mogę, kurde. Słuchajcie, spóźniłem się, mogłem wczoraj przyjść i grać tutaj i ten, i trochę przygrindować tych pieniążków. No dobra, ale 2 to też jest zawsze coś, zwłaszcza, że ja nie jestem w tym momencie najbogatszą osobą na serwerze. Warto byłoby troszkę tych pieniążków sobie zwiększyć. 171, kurde. Ciekawe, czy coś jeszcze można tutaj sprzedawać. Tutaj Jaś Dąbrowski. Okej, zobaczmy jeszcze dalej. Okej, patrzę na sklep z głowami. Okej, świetnie, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Jaworware, tak myślałem, słuchajcie, że będzie jakiś streetwearowy sklep. To jest świetne. Okej, nie przyjmujemy zwrotów. No i mamy tutaj. No spoko, ej! Słuchajcie, te ceny są naprawdę niezłe jak za ten, jak za takie enchanty. Zobaczcie, Prot 4 Unbreaking 3 za 66 dolarów, jeśli chodzi o klatę. No to jeśli ktoś nie będzie miał czasu za bardzo, żeby sobie grindować samemu takie przedmioty, to uważam, że to jest naprawdę niezła sprawa, żeby tutaj przyjść i kupić. No dobra, z racji tego, że chce się wzbogacić odrobinę, myślę, że trzeba byłoby zdobyć kilka ziemniaków, jeśli nie ma już nigdzie ziemniaków surowych, a co jest bardzo możliwe, bo oczywiście, słuchajcie, kiedy wartość jakiegoś przedmiotu wzrasta, to jest on niedostępny nigdzie. Myślę, że jestem w stanie. Grafa, nie tykać, okej, dobra, tutaj mi nie było w takim razie. Myślę, że jestem w stanie znaleźć ziemniaki w swoim enderczeście, bo tutaj, spójrzcie, nie ma już ani jednego, wszystko zostało wycięte w co tylko było. Naprawdę, nic już nie... Nie zostawili. Nawet jednego nie zostawili ziemniaka. Wszyscy mają ziemniaki, słuchajcie, poprzerabiane i posprzedawane. No, po prostu jaja jak brety. No i świetnie. To był dobry, doskonały plan, że ja chomikowałem swoje ziemniaki w enderczeście. Słuchajcie, w tym momencie udało mi się, osiągnąłem swój cel, czyli dotarłem do momentu, w którym nie ma surowych ziemniaków nigdzie. No i w tym momencie mam swoje surowe ziemniaki. Widzicie? Trzeba myśleć zawczasu, bo jak nie myślimy zawczasu, to później nie mamy ziemniaka. A ziemniak, okazuje się, jest nową walutą na tym serwerze, więc czas najwyższy zrobić farmę ziemniaka, z której wyciągnę tyle pieniędzy, ile się da.
Łudziłem się, że jak przyjdę do skrzynki z przedmiotami z mobów, to znajdę chociaż trochę. Bone Mila, są kości! O kurka! Zbieram kości! Słuchajcie, nie będę gorszy od innych. Sporo włożyłem do tych skrzynek, zawsze mało wyciągałem. Czas najwyższy. Wszystkie kości są moje, cały Bone Mill jest mój. Idziemy robić ziemniaki. Tylko właśnie, muszę dotrzeć w takie miejsce, w którym będzie bezpiecznie to robić, tak, żeby nikt mi tam nie przylazł. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu nie mamy oficjalnego zejścia do kopalni i podziemia, więc myślę, że muszę to zrobić jakąś drogą naokoło. Wiem mniej więcej, w których miejscach były takie przejścia, przez które dało się dostać w dół. Na pewno nie z tej strony. Tutaj, jak dobrze pamiętam, to było wszystko pomurowane. Jeśli były nawet jakieś otwarte wejścia, to one były zamurowane dosłownie 10 kratek dalej. Chyba z drugiej strony wyspy. Chyba z tamtej strony wyspy dokładnie powinny się znajdować jakieś zejścia jeszcze pod ziemię i może tamtędy uda mi się znaleźć jakieś takie miejsce, w którym będę mógł hodować ziemniaki. Mam ambitny plan, tylko muszę tak znaleźć takie, wiecie, najtajniejsze miejsce ze wszystkich, także nie będę mógł wam pokazać drogi, jak tam docieram. Okej, dotarłem w tajne miejsce, nikt nie wie, gdzie jestem, mam nadzieję, że nikt nie będzie wiedział, gdzie jestem i spróbuję tutaj zasadzić sobie farmę, tylko muszę zrobić ją jedną kratkę wyżej. Mam troszkę dirta, mam troszkę rzeczy przygotowanych na to, żeby rozpocząć swoją przygodę z farmą. Myślę, że można rozpocząć to gdzieś tutaj, mam nadzieję, że nie dokopię się tylko do jakiegoś tunelu zaraz. Ale jestem w raczej bezpiecznym miejscu na tyle, żebym nie musiał się aż tak bardzo o to martwić. Dobra, weźmy sobie zapasową wodę, jestem przygotowany na rozmnażanie buraków. To są te ziemniaki, te drugie, dokładnie tak. Także rozpoczynamy, słuchajcie, pyra, misja pyra 1, coś tam, nie wiem. Drążąc randomowe tunele, żeby się wydostać na powierzchnię i zrobić sobie tajne wyjście, znalazłem coś strasznie, strasznie dziwnego. Nie mam pojęcia, co to jest, słuchajcie. Nie mam też kilofa, żeby sprawdzić z logblokiem. Wykopię tutaj może jeden klocek, o kurde, się wystraszyłem tego zombiaka, że już ktoś mnie nakrył. Chcę wykopać jeden klocek i sprawdzić, co tutaj się znajduje tak właściwie wewnątrz. Znalazłem czyjś tajny magazyn. Nie wiem, co to za tajny magazyn, ale znalazłem. O kurka. Czyjeż to jest? To może być... O kurde. Ej, sporo lapisu tutaj jest. No kurcze. Ja nie mam pojęcia, słuchajcie, czyje to jest, ale dobra. Może nie powinienem tego pokazywać, bo jeszcze ktoś się na mnie tutaj wkurzy i obrazi. Być może to jest... Może lepiej to zostawię wszystko w spokoju, bo nie wiem, wydaje mi się, że to może być magistra albo kogoś innego. Zamurujmy to po prostu bezpiecznie. Nie było mnie tu nigdy i myślę, że idziemy dalej do boju po prostu. Okej, musiałem zrobić szybką wyprawę na górę. Zostawiłem niestety w swojej skrzyneczce kilof, który był mi potrzebny i to bardzo mocno do tego, żeby skopywać ziemniaki w większej ilości, bo napisaliście mi fajną radę jakiś czas temu, żeby kopać ziemniaki za pomocą kilofa z fortuną, albo jakiegokolwiek narzędzia z fortuną, bo wtedy wypada więcej ziemniaków, więc to jest naprawdę, naprawdę mądre. No i myślę, że dzisiaj będziemy już w ten sposób to praktykować sobie na spokojnie. Dobra, myślę, że tak, wstawmy sobie pierwsze wiadereczko, weźmy sobie motykę. Jest. Jeśli ja będę rzeczywiście w takim tempie te ziemniaki przygotowywać, że będę zapominać co chwila czegoś, co akurat było mi potrzebne, no to ja nie wróżę sobie żadnej bogatej przyszłości na tym serwerze. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że to już ostatni raz, kiedy będę coś stąd brać na dół, ale pewnie nie, więc nie wiem, zastanawiam się, czy to nie jest głupi pomysł, że robię to w takim tajnym, odosobnionym miejscu, bo przez to muszę cały czas biegać i cały czas tak naprawdę donosić sobie materiały. Zastanawiam się jeszcze raz dobrze, co dokładnie potrzebuję, co może mi się przydać do tego, żeby to wykonać i żeby to fajnie sobie wszystko funkcjonowało i działało. Także tak, to mi będzie na pewno niepotrzebne. Wezmę ze sobą może stak jakiegoś drewna. Okej, myślę, że można wziąć sobie tyle. I czy ja coś jeszcze będę potrzebować? Ostatni raz tu wchodzę, mam nadzieję. przynajmniej na dzisiaj i na teraz. Nie będę musiał raczej więcej tutaj wchodzić. Robimy w takim razie powoli, motykę, więc potrzebuję kilof z fortuną, który mi pozwoli wykopać cobblestone'a czyściutkiego, idealnie, zróbmy sobie w takim razie motyczkę i teraz mogę rozpocząć reprodukcję ziemniaków, moje trzy złote ziemniaki, to dosłownie są złote ziemniaki, one mają kolor złoty nawet, no i możemy rozpocząć w końcu, już myślałem, że nigdy do tego nie dotrę, że będę mógł tutaj rozpocząć produkcję swoich pieniędzy, słuchajcie, to jest kopanie ziemniaków jak kopanie bitcoin. Tak się śmiali niektórzy tutaj na serwerze. O, i źle zrobiłem, bo ręką rozbiłem je. Kurde, powinienem rozbić je za pomocą fortuny, którą mam tutaj. Że zaraz już następną partię będę rozbijał za pomocą fortuny. Okej, zróbmy sobie to tak. Raz, dwa, trzy, cztery.
cholery, 12 ziemniaków do posadzenia i rozpoczynamy reprodukcję w takim razie. Okej, 12 wysadzonych ziemniaków i jedziemy w takim razie. Cyk, cyk, cyk i cyk. Ileż tego nam wyszło? Udało się zrobić tak. To zarobiłem już 2 dolary w tym momencie. Słuchajcie, biznes się kręci. Nie no, w takim tempie to będzie można tutaj pracować i pracować. To jest super sprawa. Czy dało się jakoś szybciej robić bone meal? Jakkolwiek? Kurde, teraz się zastanawiam. Nie było tak, że się przepalało kości albo coś? A może też trzeba to jakoś... Nie, no chyba nie ma żadnej fortuny, która mogłaby to robić. Jeśli znacie jakiś fajny sposób na przerabianie kości na bone meala, żeby było go więcej, to też dajcie znać. Wiem, że na modach na pewno można było robić takie rzeczy, ale tutaj podejrzewam, że chyba takiej opcji nie będzie. Dobra, niemniej, mam 64 ziemniaki, więc myślę, że w tym momencie można zrobić pole 8x8 i na tym polu 8x8 już sadzić ziemniaki, także będzie raczej już teraz szło całkiem nieźle i dynamicznie. Teraz tak myślę, że może mi Dirta zaraz braknąć do robienia większej ilości perków, ale na razie chyba będzie misja Pyra One zakończona sukcesem, tylko spróbuję wysadzić to jak najszybciej i zrobić tego z tego jak najwięcej. I myślę, że więcej już będę kończyć oczywiście też poza odcinkiem. Myślę, że na livestreamie będę sprzedawać wszystkie ziemniaki, jakie tylko uda mi się tutaj... za ciemno. Okej, okay, tak się zastanawiałem, dlaczego nie mogę tutaj nic posadzić. Jakie uda mi się wyprodukować, będziemy je sprzedawać. Na pewno powiększę jeszcze tą farmę. Postaram się zrobić ją jeszcze efektywniejszą, żeby zrobić te po prostu jak najwięcej pyrów. Okej, okay, zastanawiam się, czy nie bardziej opłaca się 2 kliknięcia robić, zanim dorośniemy do tego maksymalnego stanu, tak żeby nie marnować ostatniej mączki, bo czasem może nie być potrzebna do zmarnowania. Na pewno jest jakaś technika na to, żeby wysadzać te ziemniaki najkorzystniej, najefektywniej. No ale to jest do ogarnięcia. Na pewno jeszcze, słuchajcie, trochę czasu tutaj spędzę. Mam jeszcze stack kości, który zajumałem z naszej bazy i myślę, że zajumałem. Wziąłem sobie, no też produkowałem te kości. Myślę, że tym momentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, postaram się być najbogatszym magnatem ziemniaczanym na serwerze. Nie mówię, że na pewno mi się uda, prawdopodobnie mi się nie uda, ale chociaż trochę tych dolarków uda się jeszcze uciułać. Jak patrzę na niektórych, którzy mają po 1800, to chyba wcale nie idzie już tak dobrze, bo no kurczę, 2 za staka, to będzie chyba bolesne trochę. No nic, dzięki wielkie za to, że byliście, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Obserwujcie losy dalszych magnatów ziemniaczanych na naszym serwerze, jak się zdobywa pieniądze właśnie. Słuchajcie, pokazujemy wam w tym momencie misja Pyra One, mam nadzieję, zostanie zakończona sukcesem. Trzymajcie się, na razie i cześć. Poprzedni odcinek macie na ekranie końcowym.